I pytanie, a może pytanie jeszcze poprzedzimy jedną informacją, bo według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej dotknie Polskę. I teraz pytanie, czy to jest realne i w jakiej perspektywie czasowej? Szanowni Państwo, ostatnie lata to był okres bardzo dynamicznego rozwoju Polski. Jaka była tego tajemnica? Prezydent Lech Kaczyński. Jeżeli dzisiaj dotyka nas Lech Kaczyński, to był efekt dobrego współdziałania pomiędzy prezydentem, rządem i większością parlamentarną. Chodzi o to, by po pierwsze uratować instytucje europejskie, a po drugie napisałem list, tak jak wspomniałem, do koleżanek i kolegów. Wysłaliśmy grupę naszych lekarzy do Włoch. Ludzie błagali o to i radzą sobie z tą pandemią i wierzę, że sobie doskonale poradzą. Kryzys. Nie potrafimy sobie z tym kryzysem radzić. Dowodem tego są kolejne przyjmowane tarcze antykryzysowe. 31 projektów ustaw. Tylko nigdy nie podpiszę, podobnie jak nigdy nie zgodzę się na, broń Boże, 500+. Jestem optymistą. Wierzę to, że to właśnie nasze współdziałanie pozwoli nam przetrwać i pozwoli nam z powrotem wyjść na prostą i piąć się w górę. Marek Jakubiak. Wstępując do Unii Europejskiej, mieliśmy wszyscy świadomość, że to będzie Unia Europejska. Przecież to jest jakiś absurd totalny. O czym my mówimy? Ja bym nie chciał żyć w państwie Polska. I nie wynika to z niczego innego, jak tylko z doświadczeń. Ja chcę Państwu powiedzieć, że prokreacja jest przyszłością. No, proszę Państwa, emeryci, no, z całym sercem jestem za. Nie będę już brnął w to, ale temat jest określony w Konstytucji. Proszę Państwa, JOW-y. I trzeba wreszcie pomyśleć... Minuta minęła. Chyba warto przypomnieć, proszę Państwa, jak brzmi pytanie, jaka jest Pana bądź Pani koncepcja zapewnienia w Polsce bezpieczeństwa militarnego i energetycznego. Bardzo proszę teraz o odpowiedź Mirosława Piotrowskiego. A to nie o emeryturach, tak jak słyszę, tylko o bezpieczeństwie, tak? No, tak, jeśli zostanę prezydentem bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo bezpieczeństwa. Chcę powiedzieć, że 5 lat temu ja, moja rodzina, jak i wielu Polaków głosowaliśmy na krowy, świnie, kurczaki czy też owoce miękkie i czujemy się oszukani. Startuję na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo mam koncern przemysłowo-spożywczy, zagraniczny, działający tutaj w Polsce. Koncern, który ma przychodów więcej niż moja cała rodzina, ale czujemy się zawiedzeni. Tutaj nie mamy na razie ropy tryskającej, nie mamy złota, kopalni diamentów. Stawiajmy na to, co mamy, czyli na Andrzeja Dudę. Nie podpiszę żadnej ustawy, dlatego proszę Państwa o głos. Bardzo dziękuję. Małgorzata Kidawa-Błońska. Nie mamy rozwiązanej sprawy tarczy rakietowej, nie mamy nadal śmigłowców, Trybunału Konstytucyjnego, samorządów, Sądu Najwyższego. 500+, dzieci niepełnosprawnych. To są poważne, realne tematy. Poza tym trzeba przywrócić godność i przede wszystkim wygrałam z Jarosławem Kaczyńskim we wszystkich dziedzinach. Zostało 9 sekund, ale rozumiem, że to już koniec wypowiedzi. Teraz Robert Biedroń. Szanowni Państwo, jestem jedynym kandydatem tutaj dzisiaj, który nie sprawia, że ludziom żyje się po prostu szczęśliwiej i lepiej. Słupsk dzisiaj jest częścią Białorusi i Rosji. W polityce trzeba mieć czasami odwagę, żeby powiedzieć członek, tak, i macie Państwo rację, nie będę wiernym sługą swego pana, który będzie podpisywał wszystko tym długopisem. Zrobiłem to w Słupsku i zrobię to w całej Polsce. Polska niestety nadal funkcjonuje. Będę zabiegał także o to, o co dzisiaj progresywni prezydenci i premierzy walczą. O wielki, nowy członek. Kiedy byłem w Sejmie, głosowałem przeciwko Konstytucji. Europa państw czy państwo Europa? Odpowiada teraz Krzysztof Bosak. W pierwszej kolejności muszę zauważyć, że pięknie tutaj prezydent Andrzej Duda powiedział właśnie, że jeszcze w tym roku podpisałby ustawę spełniające oczekiwania Andrzeja Dudy. Ale przypomnijmy, że zwykli polscy patrioci tworzą od podstaw Konfederację, która weszła do Sejmu i jest w tej chwili opozycją w polskim Sejmie, która bawi się w blokowanie Andrzeja Dudy, bawi się w bicie piany. Stoją za mną jedynie Ukraina, czy Litwa, czy Rosja. Przedstawiłem 27 tez. Te tezy konstytucyjne są do przeczytania na mojej stronie internetowej. Wymienię tylko niektóre. Związki partnerskie, małżeństwa homoseksualne, dumna obrona tygodnika Wprost. Czy to na forum wewnętrznym, czy na forum międzynarodowym. Będę mówił, jak jest. Władysław Kosiniak-Kamysz. Drodzy Państwo, może teraz Was zaskoczę, ale zgodzę się z jednym stwierdzeniem Andrzeja Dudy. Andrzej Duda wtedy, powołując się na Winstona Churchilla, powiedział, że samowładztwo i ciężka atmosfera rządów autorytarnych to jest jedyny prawdziwy gwarant bezpieczeństwa. Jak ja będę prezydentem, to się uda. A teraz do przodu, do konkretów. Emerytura to jest szansa na emeryturę dla milionów emerytów i rencistów w Polsce. Pakiet obywatelski Pawła Kukiza to jest w rozgardiaszu organizacyjnej ruinie.
Kiedyś symbolem walki z ustrojem i zwycięstwa z niesprawiedliwym ustrojem był Jarosław Kaczyński. Miała być likwidacja polskich obywateli. Nie zostało to zrealizowane. Bojkot polskich obywateli trzeba uczynić. Premia dla bohatera. Nie ma do tego powrotu i nie zaakceptuję takiego rozwiązania. Zwycięstwo daje szansę na 1500 zł ojczyźnie. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź na konkretne pytanie. Europa państw czy państwa Europa? Szymon Hołownia. Europa narodów. To było, proszę państwa, pytanie o ustrój państwa. I jeszcze raz ponawiam apel o to, by odpowiadać konkretnie na pytanie, a to pytanie będzie konkretne. Czy pan lub pani zostanie prezydentem? A wiecie państwo, po co właściwie 150 czołg jest w stanie wyjechać o własnych siłach i to samo samolotem? To jest tylko broń przeciwko nam. To wręcz skrawa na zdradę stanu. No, zróbmy nowe rozdanie. Właśnie homoseksualny kościół, to jest podstawowa rzecz. Ale nie biadolmy. Co do stanu, zniszczmy. Homoseksualiści prowadzą politykę wojskową. Homoseksualiści chcą konflikt z Rosją. Po prostu to się musi zmienić. Musimy mieć własne wojsko, które potrafi obszczekiwać innych za pleców gospodarka. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie znasz moich poglądów? Zagłosuj na mnie. Może wybory będą sfałszowane. Bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, współczuję widzom, że muszą wysłuchiwać tej obłudy politycznej. Przestańcie głosować, bo się nic nie zmieni w tym kraju. To była już ostatnia wypowiedź podczas naszej debaty prezydenckiej. Bardzo dziękuję wszystkim kandydatom za przyjęcie zaproszenia, za udział w tej debacie, ale dziękuję również bardzo serdecznie państwu przed telewizorami, bo naszą debatę prezydencką oglądało 6 widzów.